Minęła godzina 23, mamy 1 września, czas na wieczorne wydanie Silesia Flash. Niektórzy w wyborach nie mierzą zbyt wysoko, co nie znaczy, że nie liczą na wejście do Sejmu. Drudzy z kolei w tym roku osiągnęli sejmową pełnoletność, ale pewni zwycięstwa nie są. Jeszcze kolejni wyliczają innym, na przykład wizyty w biurze poselskim. To w skrócie kolejny dzień kampanii w województwie śląskim, któremu przyglądał się dziś Paweł Jędrusik. Najpierw jednak te ogólnopolskie, w teorii najważniejsze, choć nie każdy się z tym musi zgadzać. Droga do wyborów będzie kręta i wyboista, trzeba patrzeć pod nogi, ale i uważać, żeby nie zahaczyć głową ani dachem samochodu. Bardzo wysoko mierzę, 2,4 metra to jest wysokość, powyżej której nie wolno wjeżdżać pod wiadukt Mistrzów na Glince w Tychach. I pamiętajcie wszyscy, że czasem lepiej zawrócić. Jest trzecia droga, warto o tym pamiętać. Zawracać z Katowic nie zamierza premier Mateusz Morawiecki, który choć pochodzi z Wrocławia, to tu powalczy o głosy. I to z pierwszego miejsca, jak lokomotywa wyborcza. Dla Koalicji Obywatelskiej, krótko mówiąc, gorol. Mateusz, chłopie, ligotę nazywasz ligocicami, gotkę mylisz z gwarą, do biura nie chodzisz, chcieli ci je zamknąć, a nawet zamurować. Nie masz tutaj działek, nie masz kamienic, nie masz nawet mieszkania, no chyba, że jakiś bezdomny ci coś ostatnio ofiarował. Więc Mateuszu, nie kłam tutaj. Dzisiaj chcieliśmy po pierwsze przypomnieć, że od 4 lat pan Mateusz Morawiecki unika jakiejkolwiek rzetelnej debaty o naszym województwie. To jest jedyny w historii premier, który nigdy nie stanął do debaty z kimś z opozycji. No cóż, podąża chyba śladami swojego pryncypała, który też z odwagi nie jest zbyt słynny, ale tu na Śląsku niczego nie musi się bać. My jesteśmy naprawdę bardzo gościnni. Wprawdzie nie na Śląsku, ale w Zagłębiu, jak w domu, czuje się z kolei Waldemar Andzel, który w tym roku osiągnął sejmową pełnoletność, bo na Wiejskiej zasiada od 2005 roku. I choć w jego przypadku sprawa powinna być oczywista, niczym kwestia wyniku meczu Niemcy-San Marino w piłce nożnej, to sam kandydat tak pewny się nie czuje. Żadne wybory nie są formalnością. To wymaga, jak zawsze, skupienia, dużego wysiłku, zaangażowania. Tyle, że poseł musi być 4 lata zaangażowany, pracuje, żeby mieć szansę, to trzeba 4 lata ciężko wypełniać obowiązki. Ja zawsze bardzo poważnie każde wybory podchodzę i z pokorą podchodzę do wyborów. Z kolei pod ścianą płaczu stoją politycy Polski 2050. Mural w Mysłowicach ma być symbolem opłakiwania polskiej edukacji, ale kandydaci do Sejmu mają już na to receptę. Trzecia droga to edukacja, w której wreszcie będzie słyszalny głos dzieci i rodzin. Bo w szkole, w przedszkolu, w żłobku powinni decydować specjaliści, nauczyciele, rodzice i oczywiście powinien być też słyszalny głos dzieci, a nie politycy. Dzieci nie zagłosują, bo nie mogą, choć może szkoda. Głosy oddamy za to my, wielu po cichu licząc, że coś się zmieni, bez względu na to, kto będzie rządził. Bylebyśmy tylko po 15 października nie musieli powiedzieć niczym w memie. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Dzisiaj 1 września, ale uczniowie mają jeszcze chwilę wolnego, zanim zacznie się rok szkolny. Z jednej strony trwają przygotowania, ale z drugiej nauczyciele zwracają też uwagę na swoją sytuację, a ta jest kiepska. Nie ma kto uczyć, a dyrektorzy sięgają po emerytów. W jakiej kondycji są szkoły przed 1 września, sprawdzał Łukasz Kądziałka. Pierwszy dzwonek jeszcze nie dzisiaj. W katowickiej szkole uczniowie przygotowują się na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, jednak tak naprawdę to najwięcej do przygotowania mają nauczyciele. Zwłaszcza, że dyrektorzy muszą się mocno nagimnastykować, żeby pracowników nie zabrakło. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłych zmian w szkole, dajemy na szczęście radę. Nie ukrywam, że w tym roku wspieramy się pracą naszych nauczycieli emerytów. Także mamy pełne obłożenie również pedagogiczne. Szkoły jakoś muszą dawać radę, ale związkowcy zwracają uwagę na to, że szkoła nie powinna być byle jaka, tylko zapewniać edukację na najwyższym poziomie. Bez emerytów byłoby ciężko, bo młodzi nauczyciele po prostu rezygnują. Młodzi ludzie nie chcą dalej, mimo że robili to z pasją, nie chcą dalej uczyć, bo nie widzą dla siebie przyszłości w tym zawodzie. Druga sprawa to, że pogłębia nam się luka pokoleniowa, ponieważ nie przychodzą młodzi ludzie do zawodu, a średnia wieku w nauczycielstwie nieustannie rośnie.
Potrzeby kadrowe są duże i to mimo niżu demograficznego. Na przykład w Katowicach jeszcze w 2015 roku było 3,5 tysiąca pierwszoklasistów, a w tym i ubiegłym już ponad 1000 mniej. Jednak w dużych miastach liczba wszystkich uczniów może rosnąć. Jeszcze w ubiegłym roku to było około 30 tysięcy uczniów rozpoczynających 1 września rok szkolny. Teraz 4 września tych uczniów, dzieci z przedszkoli jest 38 tysięcy, więc pokazuje to rzeczywiście całkiem spory wzrost. Obserwujemy duże zainteresowanie mieszkańców miast ościennych właśnie tym, aby ich dzieci uczęszczały do katowickich szkół i przedszkoli. Im więcej uczniów, tym więcej powinno być nauczycieli. Niestety trend jest jednak inny. Dlatego trzeba się ratować nad godzinami i emerytami. Według szacunków w skali kraju może brakować nawet ponad 20 tysięcy nauczycieli. Wycinanie poszkodowanych z wraków aut to zadanie wymagające nie lada kunsztu i niemal chirurgicznej precyzji. W Jastrzębiu-Zdroju, obarczone dodatkowym stresem, bo strażacy robili to dziś na oczach jurorów. W zawodach ratownictwa technicznego bierze udział 10 strażackich drużyn z całego województwa śląskiego. Dodatkowo odbywają się zawody o charakterze ogólnopolskim z udziałem strażaków z Czech. Sprawdziliśmy, jakie umiejętności są wymagane i o czym strażacy muszą pamiętać nie tylko podczas zawodów. Karolina Komada. Wypadek, dwa samochody i zakleszczony w jednym z nich pasażer. Liczą się każde sekundy. Tym razem to tylko ćwiczenia, a raczej zadanie w ogólnopolskich zawodach strażaków. Startuje 10 drużyn z terenu kraju i jedna drużyna występuje gościnnie. To jest drużyna z Republiki Czeskiej. Jeżeli chodzi o zawody wojewódzkie, startuje 9 drużyn z terenu województwa śląskiego. To są reprezentanci komend miejskich, powiatowych, straży pożarnych. Wszystkie drużyny mają tylko jeden cel – uratować poszkodowanego. Zawody odwzorowują to, z czym spotykamy się na co dzień. Mowa tutaj jest oczywiście o wypadkach na drogach, czyli szeroko rozumianym ratownictwie technicznym. Strażacy mają za zadanie po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenić sytuację, podjąć zamiar taktyczny i doprowadzić do tego, aby osobę, która znajduje się w środku samochodu, ewakuować, udzielić jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Teoretycznie strażakiem może zostać każdy. W praktyce trzeba jednak sprostać wielu wymaganiom. W tej pracy liczy się odporność na stres, współpraca, bo działać trzeba szybko i często w różnych sytuacjach, oraz bezpieczeństwo. I właśnie te elementy są oceniane przez sędziów. Taki ratownik musi być osłonięty, ma mieć hełm, ma mieć okulary, ma mieć rękawice, rękawiczki jednorazowe, co jest bardzo ważne. Ten poszkodowany musi być w samochodzie już zabezpieczony. Możemy w samochodzie zrobić gamę działań, na przykład możemy założyć opatrunki na krwotoki, możemy dać tlen. Natomiast po wyjęciu z samochodu musi zrobić dokładne badanie urazowe, ocenić zagrożenia życia, no i później przekazywać to wszystko zespołowi ratownictwa medycznego. Zawody to dobra okazja, żeby porównać się do innych zespołów oraz sprawdzić nowinki technologiczne. Jednak emocje towarzyszące zawodom różnią się od tych, które są obecne podczas prawdziwych działań strażaków. Przede wszystkim jest to adrenalina, bo każde zdarzenie jest inne i trzeba dostosować swoje umiejętności do panujących warunków i trzeba pomimo tej adrenaliny trzymać nerwy na wodzy i skrupulatnie robić wszystko to, czego nas nauczono wraz z doświadczeniem, które nabyliśmy będąc w służbie. Dziś w Jastrzębiu strażacy nie tylko sprawdzali swoje umiejętności. W czasie zawodów odbyła się zbiórka krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi działających przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Teraz w serwisie przenosimy się do Bytomia. Mamy dobrą informację dla mieszkańców. Remont ulicy Dworcowej zakończony. Dla nieznających topografii Bytomia, Dworcowa to ulica Deptak w samym jego centrum. Nowa Dworcowa otwarta została dziś z przytupem, co sprawdził Łukasz Kądziałka. Dzisiaj w Bytomiu wielka impreza. Tak miasto świętuje metamorfozę ulicy Dworcowej. Dzisiaj już oficjalnie można mówić Nowa Dworcowa. Choć po drodze nie brakowało przeszkód w realizacji, zaniedbana ulica ponownie stała się reprezentacyjnym miejscem. Przebudowa miała szeroki zakres. Polegała nie tylko na wymianie nawierzchni, latarni, nasadzeniu zieleni. Objęła też wszystkie podziemne instalacje. Z różnych powodów opóźnienie inwestycji wyniosło 7 miesięcy. Problemy z pracownikami. Tutaj jakby oczywiście tarcia z wykonawcą, który też miał określone problemy, ale udało się. Ulica jest piękna, gro kamienic odnowionych. Myślę, że mieszkańcy mogą być dumni z tego miejsca.
Faktycznie przechodni zapytani o opinię uważają, że jest zdecydowanie lepiej niż było. W końcu po miesiącach utrudnień do sklepów i lokali usługowych wrócili klienci. Bardzo chwalą, mówią, że jest ładnie, przestronnie i czysto. Czyli lepiej niż było? Jest lepiej niż było, no lepiej jest. Jest o wiele lepiej, przede wszystkim no kamienice odnowione. Przy przebudowie odnowiono aż 11 budynków mieszkalnych. Ich elewacje wyróżniają się teraz na tle innych. Warto zwrócić uwagę na przykład na ten zabytkowy, narożny budynek przy ulicy Dworcowej 22. Wszelkiego rodzaju prace musiały być uzgadniane na bieżąco z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Każdy szczegół, detal, każda technologia, każdy materiał zastosowany przy odnowieniu tych budynków. Przebudowa Dworcowej kosztowała około 30 milionów złotych. Jest multimedialna, interaktywna i mieści się na czterech piętrach byłej łaźni, byłej kopalni Moszczenica. Carbonarium to nowa wystawa muzealna na mapie Jastrzębia Zdroju. Wystawa przybliża historię, rozwój oraz kulturę Górnego Śląska. Dzięki nowoczesnej technologii, na przykład okularów VR, każdy może zjechać w dół dawnej kopalni. Karolina Komada. To, co pozostało po kopalni Moszczenica, do dziś wzbudza wiele emocji, zwłaszcza u tych, którzy tu pracowali. Przede wszystkim cieszy ich to, że to miejsce nie zniknie z powierzchni ziemi. Ta pamiątka zostanie dla naszych dzieci, wnuków, jeszcze może prawnuków, że oni będą tu przychodzić i oglądać to, cośmy przeżyli przez te prawie 30 lat tutaj, no to jakiś sentyment, serce mocniej bije. A wszystko to możliwe dzięki inwestycji za 24 miliony złotych, w połowie sfinansowanej przez środki unijne. Carbonarium to kolejny istotny punkt na mapie Jastrzębia. Interaktywne, multimedialne wystawy, które tutaj przyciągną, myślę, turystów z całego kraju i nie tylko, będą takim bardzo dobrym początkiem tego, co chcemy zachować po przemyśle, po tym dziedzictwie postindustrialnym. Idąc przykładem żelaznego szlaku rowerowego, to kolejna inwestycja, która opiera się na współpracy transgranicznej. To nie tylko obiekt, który nadaje życie starej łaźni, ta nowa funkcja, nazwijmy ją turystyczną, ale to, że współpraca z absolutnymi tuzami po czeskiej stronie, bo pamiętajmy, że partnerami tego projektu są Dolne Witkowice, które mają ponad 1 600 000 odwiedzających rocznie. To jest mniej więcej tyle, co wszystkie obiekty szlaku zabytków techniki województwa śląskiego razem wzięte. Odwiedzający będą mogli przenieść się dzięki wirtualnej rzeczywistości na dół do kopalni i zobaczyć pracę górników pod ziemią. Przez 4 kondygnacje będą mieli okazję w sposób multimedialny doświadczyć tak naprawdę opowieści o tym, dlaczego miasto istnieje, jak to wszystko się zaczęło. Opowiadamy o historii właśnie węgla pod kątem fizycznym, opowiadamy o historii węgla pod kątem surowcowym. Przeprowadzamy mieszkańców i odwiedzających przez historię tego, jak ono kształtowało w ogóle miasto. 2 września widowiskiem Zrozumieć Jastrzębie oficjalnie Carbonarium otworzy drzwi dla zwiedzających. To wszystko na dziś z naszej strony. Miłego weekendu. Dobranoc.